Witam. Pytali Państwo o zmianę nastaw parametrów obu silników. W dzisiejszym filmie postaram się dokładnie opisać zakładkę Advanced Settings w naszym menu interface. Dla przypomnienia, w nasz interface przechodzimy po dwukrotnym naciśnięciu przycisku M. Wybieramy sobie zakładkę Advanced Settings przyciskiem minus, zatwierdzając raz przyciskiem M. I naszym oczom ukazuje się kolejne podmenu, gdzie interesuje nas zakładka Assist Parameter. Naszym oczom ukazują się wszystkie z 5 dostępnych biegów. Każdy z nich może być indywidualnie dostosowany do potrzeb użytkownika. Skupmy się teraz na każdej z wybranych opcji. Pierwsza z nich, Speed Limit. Jest to maksymalna prędkość dozwolona poprzez użytkownika, domyślnie ustawiona na 100%. Następnie mamy EABS Level, poziom hamowania silnikiem od 1 do 5. Jest to nastawa minimalna. Następnie F-Start Level, siła startu przedniego silnika, czyli front, rear, analogicznie do przedniego silnika, jest to tylny silnik. F-Current, jest to poziom natężenia mocy silników, maksymalnie 60. R-Current, podobnie, jest to tylny silnik. Myślę, że dzięki tym objaśnieniom jazda na naszym sprzęcie stanie się jeszcze bardziej przyjemna.